Chyba hej, siema, tu Paweł Kumik, wydawa się w kolejnym odcinku. Kierownictwo jest na Dolo 2. Właśnie mam... Myślisz, że to mnie powstrzyma? Gotuj się na śmierć, Wiedźminie! Starczy tego dobrego. Ja pierdolę, to ich chcecie ochnie kupy na kurwa. Ja się nim zajmę. Odejdź. To nie... Nalegam. Przypomnę.
Jezu, tyle zgonów, żeby z nim walczyć. Zaraz musiałem zmienić poziom trudności, no sorki, no musiałem. Może chyba na takim poziomie będę lepiej grać. Wiem, możecie nazwać mnie kurwa celem, nubem, słabym uszem, czwokiem, chuj wie kim. Ale najlepiej chyba będę grać najlepiej na poziomie łatwej. To był koszmar. Ja bardzo współczuję ci Woltowi, że musiał to grać na miecze i opowieść. Ja ci Woltowi współczuję, że musiał aż tak w ogóle grać. Ale szanuję go, traktuję go jak równego twórcę, tak samo jak ja. No, ja sam nawet nie wiem, czy mam w ogóle nazwać się sam siebie równym twórcą. Ja pierdolę, pojebana walka. Jak chcecie, to możecie nawet zrobić taką kompilację dla mnie na kanał gamingowy, czyli na Pawlo Gaming. No, Geralt, do twarzy ci w tym wdziale. Daj spokój. Wyglądam jak pajac. Kaftan jest uszyty według prawideł sztuki szwalniczej. Z najlepszych dostępnych materiałów. Ale żeby to docenić, potrzeba odrobiny ogłady. Nawet najdoskonalsza szata może pokryć tylko niedostatki urody, ale nie braki w wychowaniu. Nic nie mam do tego ubioru. Tylko zazwyczaj noszę inne stroje, bardziej przystające do mojego fachu. Po prostu nieswojo się w nim czuję. Nie przepadam za formalnymi okazjami. A cóż, kwestia przyzwyczajenia. Proszę się nie ruszać z łaski swojej. Tak czy inaczej, Order Vitis Vinifera, najwyższe odznaczenie tu są, wymaga odpowiedniej oprawy. A nie można oczekiwać, że księżna udekoruje nim utytłany pancerz. W pałacu przywiązuje się ogromną wagę do formy. Tradycja, etykieta. Tradycja, nakazująca doceniać w pierwszej kolejności pozory. Wielkopański blichtr i źle ulokowana hojność. O, ten filozoficzny ton to pewnie dlatego, że tobie nie zasponsorowano nowego ubrania, co? Bynajmniej. W taki ton wpadam zawsze, kiedy myślę. A zdarza mi się to, wyobraź sobie, całkiem często. Poza tym nowy strój wcale mi nie jest potrzebny, bo na uroczystość się nie wybieram. A to dlaczego? Bo w przeciwieństwie do ciebie nie muszę. Zacznę pakować moje rzeczy. Rozumiem, że dołączysz do mnie. Bogatszy o order i nowe doświadczenie. Jasne. Wiesz, sporo się ostatnio nasłuchałem o hojności i innych cnotach. Mnie to też nie daje spokoju. Ostatnia z cnót, współczucie, to jedyny element układanki, który się nie zgadza. Chcesz mi powiedzieć, że nagle uwierzyłeś w teorię pięciu cnót? Po tym wszystkim, co odkryliśmy? To nie jest kwestia wiary, guseł czy innych podań ludowych. Tu chodzi o czystą logikę. Syjana miała wszystko zaplanowane z góry. Gdybyśmy jej nie powstrzymali, z pewnością padłaby i piąta ofiara, którą gawieć skojarzyłaby z brakiem współczucia. Ale to już nie ma znaczenia. Wypytałem posłańca, kiedy mi wręczał zaproszenie na ceremonię.
Siana trafiła do pałacu i siedzi w odosobnieniu. Pod naciskiem dworzan księżna zamknęła ją w wieży. Nie chcesz się przekonać, kto jeszcze jej wadził? Przed uroczystością zdążylibyśmy porozmawiać z tym Urwisem Pucybutem. To on dostarczał Detlafowi listy z nazwiskami. Może coś przeoczyliśmy? On? Nie przypominam sobie, żeby Pucybut cokolwiek o tym wspominał. Skąd wiesz, że to on dostarczał listy? Kiedy ty pławiłeś się w chwale i mierzyłeś nowe ciuszki, ja przeprowadziłem swoje śledztwo. Powinieneś być ze mnie bardzo zadowolony. Zacząłem od przygotowania sporego zapasu mikstury do polerowania dla naszego młodego przedsiębiorcy. Zauważyłem, że w społecznościach uliczników zasada wzajemności jest nadrzędna wobec wszystkich innych reguł i żaden dobry uczynek nie pozostaje niewynagrodzony. Oczywiście to samo tyczy się uczynków złych i szkodliwych. Jaki to ma związek z listami? Kiedy Pucybut zgłosił się do mnie po beczułkę, zasugerował, że coś wie. Po prostu, gdy z nim rozmawialiśmy, nie zadaliśmy odpowiednich pytań. Wystarczyło go lekko pociągnąć za język, ale w odpowiednią stronę. W końcu przyznał mi się, że to on dostarczał Detlafowi listy. Wiedział, że to dla mnie cenna informacja. Odwdzięczył się, jak umiał. Może faktycznie warto to sprawdzić. Spotkajmy się przy straganie Pucybuta. W takim razie poczekam tam na ciebie. Utnę sobie pogawędkę z tym sympatycznym młodzieńcem. San Sebastian? Zamierzasz utytłać mój majstersztyk, szwendając się w takiej okolicy? Będę uważał. O, ja cię. Północ to musi być straszna barwa. A to pech. Nasz Keros, pogromca bez... Dobra, to lepiej pogadajmy z tym. Tu się pójdę. Zobaczymy, co on w ogóle powie. Na rany lebiody, prawdziwy wiedźmin. A kogo tam obchodzi nasza bida? Sprawdzić. Tylko pomocnik to jest tylko to, które chcę nagrać osobno. Odwiedź pałac budowy. Co? Nie, dobra. O Jezu, on tak daleko jest? Jezus. Kurwa, ale dobra, też mamy też inne miejsca, jak na przykład ukryte skarby itp. Dostępna misja? Dostępne zadanie? Dla mnie? Ty, nie wiedziałem. Panie Siwy, wyście turniej wygrali? Tak, to ja, Siwy, wygrał ten turniej. Bogowie też pili wino.
gadajmy lepiej. O, pan z mieczami! Witam, witam! To co, pucowanko? Brudne buty uwłaczają powadze profesji. Zapraszam! Chcemy o coś zapytać. Znowu? O, proszę bardzo, ja popieram wolność słowa i wszelką informacją chętnie się podzielę. Ale czemu by nie wyczyścić bucików przy okazji? Coś tego, chłopie. Może i rzeczywiście przydałoby się pastowanie. No dobra, czekaj. W takim razie ja również skorzystam. Mój znajomy mawiał, że buty powinny być zawsze tak czyste, jak dusza tego, kto je nosi. Buty są zwierciadłem duszy! To doskonałe hasło! Jak idą interesy? A dobrze, nie narzekam. Byłoby jeszcze lepiej, gdyby niektórzy, oprócz pogaduszek, korzystali także z moich usług. Te listy, które dostarczałeś mężczyźnie w surducie, pamiętasz? No pewnie, przecież ja młody jestem, na pamięć nie narzekam, ale... Jeśli zamierzałeś powiedzieć, że ta informacja mnie będzie kosztować, to nic z tego. Skąd te listy brały się u ciebie? Żebracy przynosili. Dlaczego nie powiedziałeś nam tego, kiedy poprzednio rozmawialiśmy? Przecież o żebraków nie pytaliście. Ci żebracy, wiesz coś o nich? Ilu ich było? No, czterech. Każdy przyniósł jeden list. Tylko czterech? Piątego na pewno nie dostałeś? No, przecież umiem liczyć. Wiesz coś jeszcze? Coś łączyło tych żebraków? A co może ich łączyć? Przecież każdy jest inny. Niektórzy mają buty nie do pary, a inni wcale nie mają butów. A wiem już, co ich łączy. Wszyscy nie mają domów. Mały, bo stracę cierpliwość. Wytęż pamięć. Ci żebracy, pamiętasz, jak wyglądali? No pewnie, ja mam dobrą pamięć, mówiłem. Byli obdarci, brodaci, mieli dziurawe ubrania, o zapachu to już nie wspomnę. O butach to już mówiłem, więc nie będę się powtarzał. Geralt, pozwól, że ja zadam pytanie. Posłuchaj, chłopcze, chętnie przygotuję dla ciebie dodatkową beczułkę tego środka do polerowania. Ale skup się i odpowiedz najlepiej, jak umiesz. Wiesz, gdzie ich znaleźć? No jak to gdzie? Pewnie w przytułku. Gdzie to jest? No, to przecież każdy wie. Tu niedaleko, tymi schodkami, a potem w prawo. Dzięki. Masz tutaj za fatygę. Musimy się rozejrzeć za tym przytułkiem. Ech, miłość, młodość, awantury. Dajcie żyć. Masz się stąd wynosić z tym przytułkiem, jasne? To porządna okolica, nie chcemy tu brudasów. O Jezu, myślałem, że zginę. A ty czego tu chcesz? Porozmawiać. Rozmawiać to się tutaj nie da. My już żeśmy próbowali, ale nic nie dociera. Teraz będziemy inaczej tłumaczyć. Panowie, spokojnie. Albo sam się wyniesiesz z tymi zawszonymi żebrakami, albo ci pomożemy. Skończyła się cierpliwość! Nie będzie tu żadnego śmierdzącego przytułku! Wynocha stąd! Tu porządni ludzie mieszkają. Ci porządni ludzie, o których mówisz, to niby wy? A co? Masz jakieś wątpliwości? Szczerze powiedziawszy, mam. Słyszałeś, Artua? On nas, kurwa, w biały dzień obraża! Przejdźmy na stronę, dobry człowieku. Mój przyjaciel poradzi sobie z niesprzyjającymi okolicznościami. Będziemy się napierdalać. Oni nie wiedzą, co oni w ogóle robią. Pamiętasz? Pożyczyłem ci na wino. Kurwa, dawaj tutaj! Ha.
Raz, dwa, kurwa. Dobra. Zrozumiałem aluzję. Chłopaki, spadamy stąd. Dziękuję serdecznie za pomoc. Próbowałem z nimi negocjować, ale obawiam się, że gdyby nie wy, pobiliby mnie. Jestem niezmiernie zobowiązany. Czego od ciebie chcieli? To sąsiedzi. Chcą, żebym przeniósł przytułek w inne miejsce. Nie podoba im się, że pomagam żebrakom. Ja bym się nawet mógł przenieść, ale nie mam dokąd. Przychodzisz z jakąś sprawą do mnie, tak? Co mogę dla ciebie zrobić? Przyszliśmy po informację. Poszukujemy człowieka, który miał się skontaktować z Pucybutem z Ri de Garl. Z Pucybutem? Znam go. Miły chłopak. Wiesz, kto z twoich podopiecznych miał się z nim spotkać w najbliższych dniach? Przykro mi, nie mam takiej wiedzy. Ale możecie tutaj zaczekać. Niedługo wszyscy zaczną się schodzić na posiłek. Sami z nimi porozmawiacie. Jesteś pewny, że zbiorą się tu wszyscy żebracy? Prawda jest taka, że rzadko kiedy mogą znaleźć posiłek gdzie indziej. Więc przeważnie przychodzą do mnie wszyscy z tej okolicy. Dzięki. Zaczekamy tutaj. To miło z twojej strony. To już czuję, że ten garnek spadnie na łeb. Moi drodzy, zanim podam zupę, ci dwaj dżentelmeni chcą wam zadać pytanie. Skupcie się proszę i odpowiadajcie z sensem. Jeśli będziecie kręcić, posiłek się odwlecze. A tego byśmy nie chcieli, prawda? Wiem, że czterej z was w ostatnim czasie dostarczyli do Pucybuta zapieczętowane listy. Wiecie, o co chodzi? Jeśli tak, to powiedzcie. Romain, ty coś wiesz? A co ja tam się będę wyrywał? Było mówione, żeby nikomu nie opowiadać o listach. Ale mnie możesz powiedzieć. Miałeś list i oddałeś go, tak? Bardzo dobrze, Romain. Dziękuję. Kto jeszcze? Ja też miałem. Oddałem go Pucybutu. I młody miał swój, ale go tu nie ma. To nie przyświadczy. Młodego znaczy. A ja jeszcze mam list. Mam go oddać dopiero we dwa dni po świętym Barnabie. Dawaj ten list. To sprawa wagi państwowej. Nie będę się z tobą cackał. Ale ja go muszę oddać do rąk własnych i nikomu nie pokazywać. Tak powiedziała ta pani. Groźna była. Lepiej współpracować z osobami, które są prawe i uczciwe. Ci ludzie bardzo pomogli nie tylko mnie, ale i wam wszystkim. Jeżeli jakaś osoba ci groziła, to nie jesteś moralnie zobowiązany, żeby dotrzymać obietnicy. Dobra, to masz w takim razie. I tak nie chciał mi się łazić do Pucybuta. Tam zawsze tyle błota. Zaraza. I co? Faktycznie piąte nazwisko? Sam zobacz. Anna Herwietta, tak? No. Powiem ci, że nawet ja się tego nie spodziewałem. Tym razem zajmiesz się księżną. No, wygląda na to, że nie doceniliśmy Syjany. To znaczy, że Detlaf miał dosłownie wyrwać jej serce. O kurwa. Ale najpierw skręcisz jej kark. Zastanawiające. Teraz twoja układanka jest kompletna? Ta sprawa właśnie przestała być ciekawą łamigłówką.
zrobiła się niezwykle poważna. Mamy dowód, że w Toussaint planowano zamach stanu. To ona miała być ostatnim celem Detlaffa. Siana planowała to od początku. Z pewnością. To logiczne, Geralt. Najpierw 4 pozornie przypadkowe trupy. Akurat tyle, żeby ludzie uwierzyli w istnienie mściwej bestii. Siana dokonała zemsty, nie ściągając na siebie podejrzeń. A ostatnią ofiarą miała być księżna. Gdyby udało się jej doprowadzić plan do końca, nikt nie kwestionowałby teorii, że Anna Henrietta padła ofiarą własnych postępków. Przecież całe Beauclerc wiedziało, że Siana została usunięta z dworu. Łatwo powiązaliby Annę Henriettę z brakiem współczucia. Ale dlaczego Siana miałaby mordować siostrę? Z pragnienia władzy? Z zawiści? Z wrodzonej skłonności do łotrostwa? Wszystkie te powody do niej pasują. I nie wykluczają siebie nawzajem. Zresztą, jeśli cię to ciekawi, możesz sam ją zapytać. W sumie chętnie poznam jej motywację. Co ci się bardzo chwali. Dobrze czasem zajrzeć w oblicze zła. Czy aby trochę nie przesadzasz? Wykorzystała mojego przyjaciela jako maszynę do zabijania. To mi daje wystarczające prawo, by ją potępiać. Ale popieram twój pęd do wiedzy. Wszak według niektórych filozofów Empiria to jedyne źródło wiedzy. Mówiłeś, że księżna trzyma Syjanę pod kluczem. Dworzanie nalegali na znacznie ostrzejszą karę. Myślę, że Anna Henrietta chciała w równym stopniu bronić siostrę przed samosądem, co swoich poddanych przed przestępczynią. W każdym razie siedzi w zamkniętym skrzydle pałacu. Oczekuje na oficjalny proces. Będę musiał jakoś ominąć strażników, żeby się do niej dostać. Idziesz ze mną? Skądże? Zaczekam na ciebie na Merla Chaise. Po tym, co wyprawiał Detlaff i jego pomocnicy, wolę się nie pokazywać w pałacu. Poza tym nad towarzystwo książęcej arcysiostry przedkładam prostotę wywaru z Mandragory. Czyli mówiąc wprost, idziesz się upić w samotności, bo nienawidzisz Siany. Nie lubię takich kategorycznych stwierdzeń, ale przyznaję, nie ręczyłbym za siebie w jej obecności. Okrutnie obeszła się z Detlaffem i doprowadziła do jego śmierci. A teraz jeszcze to. Nie, Geralt. Będę czekał na cmentarzu. O, ja cię pierdolę. Znowuż mi te hałasy spać nie da. O kurwa, chwila. Ja to chcę, kurwa, przeczytać. Więc to było po prostu... O kurwa. Ej, przystojniaczku! Tu mam osobką podkurs. Więc... tego modelstwa, które właśnie Detlaff zabijał, żeby ona miała swoją własną siostrę zabić dla zemsty. No kurwa... Dla mnie to jest po prostu jakby taka... siostrzana wredność.
miała kurwa bez jaj. Dobra, mój komputer chyba robi mi jakieś jebane psikusy, jak mi się tak jak zacina. Dla mnie nie fajne. A poza tym pasi but, powinien dostać jakby takie, no szczerze, no zakaz w ogóle robienia takiego sortu, że potajemnie dawał listy do zabicia. Poza tym pasi but, ten młodzieniec też powinien dostać, jakby to powiedzieć, pierwszy. Stać! Z drogi. Muszę się pilnie zobaczyć z Sianą. W jakiej sprawie? Chcę z nią porozmawiać. To ważne. Rozmawiać to se możesz, wiesz, z własną babą, a nie z taką, co u księżnej pod kluczem siedzi. Bez rozkazu nie wpuszczę i już. Odkryłem ważne fakty w jej sprawie. Muszę to pilnie wyjaśnić. A, no to dobra. Wyście są ten Wiedźmin, co sprawy rozwiązali, a to jesteście upoważnieni. Ale macie tylko parę minut. Będę się streszczał. No dobra. Wiedźmin będzie rozmawiał z osadzoną. Zróbcie sobie chwilę przerwy. Byleby to nie za długa chwila była. Bo to nieobyczajnie. Przyszedłeś sprawdzić, jak się miewam? Dobrze, dziękuję. Wstążeczka od Artoriusa spisała się wybornie. Wielka szkoda, że mi ją zabrano. Wiem, kim miała być piąta ofiara. Matko, to twoje węszenie jest chyba kompulsywne. Ja siedzę w więzieniu. Detlaf nie żyje. Może byś już odpuścił? Siana... Przestań udawać, że ci wszystko jedno. Wiem, że to tylko poza. I zaczyna mnie to już naprawdę męczyć. Czemu chciałaś ją zabić? Taki świetny śledczy, a pytał rzeczy oczywiste. No, czemu, Geralt? Czemu? Bo odwróciła się od ciebie, a potem wykreśliła cię z pamięci. Brawo, Geralt. Kolejna zagadka rozwiązana, a twoja niezdrowa ciekawość zaspokojona. Co teraz?
Podzielisz się swoim odkryciem z Anną Henriettą? Jej życie nie jest już co prawda zagrożone, ale może dołożyć jakąś premię do nagrody. Pewnie się podzielę. Niekoniecznie ze względu na pieniądze. To czemu? Powinna wiedzieć, bo jeśli kiedyś cię uwolni, pewnie znowu spróbujesz ją zabić. Pewnie tak. A może po prostu przestałabyś wreszcie rozpamiętywać swoje liczne krzywdy i jej wybaczyła, co? A czemu niby miałabym to zrobić? Ze względu na stare czasy. Kochałyście się przecież. Proszę cię, nie wiem, kto ci naopowiadał takich bzdur, ale... Czytałem dziennik waszej guwernantki. Bawiłyście się razem, byłyście nierozłączne. Anarietta pakowała cię czasem w kłopoty, owszem, ale też próbowała cię bronić. A kiedy miałaś koszmary, tylko ona potrafiła cię uspokoić. Wiesz, jak to jest. Czas potrafi wypaczyć wspomnienia, a potem w głowie zostaje tylko to, co było złe. To czemu się mnie wyrzekła, skoro mnie tak kochała? Co? Siana, ile ona miała lat, kiedy cię wygnano? 12? 13? Była dzieckiem. Co miała zrobić? Dokonać zamachu stanu? Wykraść ojcu pieczęć i sfałszować twoje ułaskawienie? Była bezsilna. Nie wyparła cię z pamięci dlatego, że była się jej obojętna, tylko dlatego, że tak bardzo przeżyła twoje wygnanie. Zapomniała. Bo tylko tak mogła poradzić sobie z bólem. Mówiłeś prawdę tam, w krainie tysiąca baśni. Naprawdę byś chciał, żeby ta historia dobrze się skończyła, co? Wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Idź już, Wiedźminie, bo jeszcze przepadnie ci ten medal. Szkoda by było. Bywaj, Siana. Oj, próbuję ją zabić. Coś tak czuję. Coś tak czuję, że próbuję ją zabić. Ona ma to w dupie, nie wybaczy jej. Pan de la Tour sobie życzy cię widzieć. Pójdziemy od razu? Chodźmy. Też mam do niego sprawę. Damien. Geralt. Najwyższy czas. Gotowy na ceremonię? Nie wyglądasz najlepiej, Damien. Ale kiedy cię poprzednio widziałem, było jeszcze gorzej. Przykładam wyciąg zarniki. Już prawie tego nie czuję. Posłuchaj. Znalazłem dowód na to, że Anna Henrietta miała być piątą ofiarą Detlafa i Sianny. Jesteś tego pewien? Obawiam się, że tak. To niewiarygodne. Mało jej było intryg, morderstw i tego piekła, które rozpętała w mieście? Chciała się jeszcze targnąć na własną siostrę? Na głowę państwa? Natychmiast postawię swoich ludzi w stan gotowości. Trzeba zwiększyć straż przy księżnej i dobrze pilnować Sylwii Anny podczas przesłuchania. Zajmę się tym osobiście. Dzięki za czujność, Wiedźminie. Doceniam twoje zaangażowanie. W takim razie zaczynajmy ceremonię. Chodź ze mną. Księżna czeka. No, nie powiem.
Właśnie nie wiem, czy ja dobrze wybrałem. W imieniu gildii błagam o pomoc, jaśnie oświecona. Bez beczek cała produkcja stanie, a wtedy będziemy... Spłonęły wam wszystkie? Ogromnie nas to smuci. To bardzo zła wiadomość. Tak, jaśnie oświecona. Do pożaru doszło, kiedy potwory wdarły się do magazynu. Błagam o pomoc. Członek Straży Pałacowej zostanie wysłany, aby zbadał zgliszcza. Jeżeli jest tak, jak mówisz, odpowiednia rekompensata będzie wypłacona z książęcego skarbca. Dziękuję, jaśnie oświecona. Wasza miłość, przybył Geralt z Rivii. Moi drodzy, przechodzimy teraz do kolejnego punktu. Spośród wszystkich obowiązków, jakie spoczywają na mnie jako księżnej, ten jest najmilszy memu sercu. Zostanie teraz przyznany Order Vitis Vinifera. Najwyższe odznaczenie tu są. Niech wystąpi Wiedźmin Geralt z Rivii, zabójca bestii z Beauclair. Życzeniem naszym jest uhonorować Wiedźmina, który ocalił Beauclair przed straszliwą bestią. Niechaj ten symbol przypomina wszystkim, że Wiedźmin na zawsze pozostanie przyjacielem Beauclair. A prywatnie bardzo ci dziękuję, Geralt. Damian przekaże ci nagrodę za doskonale wykonane wiedźmińskie zlecenie. Dziękuję. Oprócz tego mam dla ciebie jeszcze niespodziankę. Postanowiłam przekazać ci kilkanaście beczułek Sangreal, wina przeznaczonego wyłącznie na książęcy stół. Będziesz mógł go wreszcie spróbować. No jak? Cieszysz się? Czuję się wielce zaszczycony tym wyróżnieniem. Dziękuję. Ufam, że zrobisz z tego dobry użytek. Za moment będę rozmawiała z Sianą. Czy możesz mi towarzyszyć? Dzięki tobie odzyskałam siostrę, ale też dzięki tobie wiem, co ma na sumieniu. Jako głowa państwa muszę ją sprawiedliwie osądzić. Ale z drugiej strony, na bogów, przecież to jest moja siostra. Jeśli moja obecność w czymś pomoże, to oczywiście zostanę. Proszę wszystkich o uwagę. Odbędzie się teraz przesłuchanie osoby zamieszanej w morderstwa, które miały miejsce w Beauclair. Kapitanie Delatour, proszę wprowadzić Sylwię Annę. Dzięki Bogu, że nie powiedzieliśmy jej prawdy. Wiedźmin będzie brał udział w tej rozmowie? Księżna poprosiła mnie o to. Sylwio Anno, dopuściłaś się zbrodni. Jesteś jednak moją siostrą. I serce nie pozwala mi potraktować cię jak pospolitą przestępczynię. Dlatego poprosiłam Geralta, aby mi doradził jako osoba bezstronna. Wysłucham teraz, co Wiedźmin ma do powiedzenia. Siana jest rozgoryczona. Wiem, że miała swoje powody,
żeby nie pałać miłością do boklerskiego dworu. Choć oczywiście potępiam jej metody. O czym on mówi, Siano? Dobrze wiesz o czym. Było ci na rękę, że mnie wypędzili, bo wiedziałaś, że dzięki temu tron przypadnie tobie. Chociaż to ja jestem starsza. Mogę zrozumieć ministrów. Oni nienawidzili mnie od dziecka i uważali, że nie będę się nadawała na księżną małżonkę. Nawet naszych rodziców rozumiem. Zawsze czułam, że oni po prostu się mnie bali, bo ja miałam odwagę być wolna. Ta wydumana klątwa była im wszystkim na rękę. Ale ty? Na tobie się najbardziej zawiodłam. A przecież byłaś moją ukochaną siostrzyczką. Teraz rozumiesz, Wiedźminie? Ona mnie zdradziła. Byłyście wtedy dziećmi. I Jaśnie Oświecona, i ty. Nie miałyście żadnego wpływu na to, co się działo. Mylisz się, Wiedźminie. Ona miała wpływ. Pamiętasz? Moja droga siostro? Ten dzień, kiedy mnie wypędzili z pałacu? Owszem, to ja wtedy wpadłam na pomysł, żeby obrzucić nilfgardzką delegację rybimi pęcherzami, które dla śmiechu wypełniłyśmy zjełczałym łojem. Ale to ty w ostatniej chwili postanowiła się podpalić. Chciałaś mi zaimponować. I zaimponowałaś, przyznaję. Trafiłaś go prosto w tę obleśną łysinę. W życiu się tak nie uśmiałam. Ale kiedy przyszło do szukania winnych, nie pisnęłaś nawet słowem. Cała odpowiedzialność i cała kara spadły na mnie. To prawda. Nie stanęłam w twojej obronie. Za bardzo się bałam. Rada była jednogłośna. Wyliczyli wszystkie moje straszne przewinienia. Ucieczki z pałacu, rzekomo okrucieństwo i nieodpowiednie przyjaźnie. Wypędzili mnie. A ty, jedyna osoba, która mnie rozumiała, stchórzyłaś i w ogóle mi nie pomogłaś. Ani przedtem, ani potem. I nigdy nie próbowałaś mnie odnaleźć. To nieprawda. Szukałam cię. Słałam za tobą rycerzy. Zbierałam informacje. To ty nie chciałaś być znaleziona. Odkąd zniknęłaś? Przepraszam się. Wybaczysz mi? Nie rób tego. Ale ona to robi. Chyba dobrze się skończyło. Nie doszło do morderstwa. Nie zabiła swojej siostry. Chyba postanowiła jej wybaczyć. W sumie urok całej tej ceremonii polegał na tym, że była dosyć krótka. No, może dla ciebie, bo szybko się zmyłeś. Oni tam pewnie dopiero się rozkręcają. Wiecznie pijane księstewko. Czyżbyś jednak nie przepadał za Tusą? To miejsce jest jak mocne wino, Geralt. Dobre, ale w małych ilościach. Jak znajdujesz ten samogon?
Nie za mocny? Jest w sam raz. To zasługa tutejszej mandragory z gatunku Alrauna diavolis. Bulwy rosnące na okolicznych glebach wulkanicznych mają unikatowe właściwości smakowe i charakteryzują się niespotykanym ciemnobrunatnym zabarwieniem. Pasjonujące. Ale nie powiem, udał ci się ten bimber. Czekaj, czekaj. Właściwie to chętnie zebrałbym korzeni na zapas. Nie miałbyś ochoty mi potowarzyszyć? Teraz akurat naszła cię ochota na żniwa? Jest ciemno. Ach, Geralt. Nawet gdybym wspaniałomyślnie założył, że po prostu wyleciało ci z głowy, że jestem wampirem i nie potrzebuję światła, by widzieć, to nigdy nie uwierzę w to, że zapomniałeś, iż tobie też ciemności w niczym nie przeszkadzają. To co? Idziemy? Skoro uważasz, że to taki dobry pomysł, to chodźmy. Ale chyba zapominasz o jednej rzeczy. Świeży korzeń mandragory z tego gatunku jest silnie toksyczny. Nawet dla wiedźmina. Nic podobnego. Nie zdarza mi się zapominać o kwestiach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Proszę, oto rękawice i maska. Załóż je. To nic ci nie będzie groziło. Dzięki. No dobra. Idziemy. No dobra. Światło... Sorry, ale... Dobra, maska i rękawiczki, tak? Gdzie ta kurwa jest tutaj? Kurwa, gdzie to jest w ogóle? Tu ja mam normalną maskę, ale tutaj nie ma. Dziwne. O jest, dobra. Maska na maskę i... medal. Rękawice, dobra. Życca nastraja mnie marzycielsko. I o czym myślisz? O cyckach sukuba? Nie. Myślę na przykład, że wszystko może wyglądać interesująco, kiedy to odpowiednio oświetlić. Nawet stare truchło trupojada? A gdzie właściwie podział się wampir? Nie będzie łatwo go wytropić. W końcu to wampir. Zaraza. Gdzie ty się podziałeś? Regis! Zaraza. Gdzie ty się podziałeś? Podniosłeś rękę na wampira. Zginiesz za to. Zrobiłem, co musiałem zrobić. Zdrajca, ludzki kolaborant. Bruksy,
Nazwały cię zdrajcą. Cóż, wampirzy kodeks honorowy jest bardzo prosty, wręcz trywialny. Albo jesteś z nimi bezwzględnie w każdej sytuacji, niezależnie od okoliczności, albo... Nie odpuszczą ci. Tak, nie odpuszczą. Ale szczęśliwie dla mnie obowiązuje jeszcze inna zasada. Niepisana i równie trywialna, co ta pierwsza. Można ją zgrabnie zawrzeć w powiedzonku, co z oczu, to z serca. Dlatego odjeżdżam z Toussaint. Pewnie na długo. Rozumiem. Wróćmy do ogniska. Mam ochotę napić się jeszcze trochę. Myślałem, że to walca, to chuj. Nie dałem rady. Czekajcie, w tym będzie grać w łomie... Niebywały bukiet. Łagodne rozwinięcie i zaskakujący finisz. Nie sądzisz? Niespecjalnie znam się na winach. No to najwyższa pora, byś zaczął się znać. W końcu winnica Corvo Bianco należy do ciebie. A tak na marginesie. Zostawiłem dla ciebie prezent w twoim nowym domu. Na szafce, obok łóżka. Dziękuję. A co to takiego? Drobiazg. Sądzę, że może ci się przydać do pozyskiwania mutagenów. Zastanawiałeś się w ogóle, co zrobisz z faktem posiadania winnicy? Odwiesisz miecze na kołek i poświęcisz się pielęgnacji winorośli? Nie. Takie życie to nie dla mnie. Może i wpadnę tam raz na jakiś czas, żeby przezimować i napić się wina. Ale muszę zostać na szlaku. Nikt mnie nie pytał, czy chcę zostać wiedźminem. Ale będę nim do końca życia. Nie mogę tak po prostu zasiąść przy kominku i udawać kogoś innego niż jestem. Poza tym na świecie jest jeszcze sporo roboty dla mnie. Góle same się nie pozabijają. Zabawne, że za każdym razem, kiedy się spotykamy, dzieje się coś wstrząsającego. A pamiętasz, jak siedzieliśmy kiedyś całkiem niedaleko stąd, schowani w jaskini, a wokoło szalała śnieżna zamieć? Jak mógłbym zapomnieć? Ruszaliśmy wtedy ratować Ciri z łap Wilgefortza. Tak. Choć akurat epizodu z Wilgefortzem nie wspominam najlepiej. A z tego, co pamiętam, to i nasz poprzedni pobyt w Beauclair był, rzekłbym, spokojniejszy. Wtedy wydawało nam się, że to takie księstewko z bajki, w którym jedynym problemem jest nie dość duża piwniczka na wino. Pozory, Geralt. Pozory zwyczajem mamunów i doplerów mylą. A właśnie, nigdy nie powiedziałeś, co właściwie stało się z Wilgefortzem. Zabiłem go, ale przyznaję, nie było łatwo. Nie chce mi się teraz nigdzie ruszać. Posiedźmy tu jeszcze trochę, druhu. Posiedźmy, przyjacielu, posiedźmy. Byliśmy świadkami, a niejednokrotnie sprawcami rzeczy ważnych, doniosłych. Po tym wszystkim chyba należy nam się odrobina wytchnienia. Tak, należy. Wiem, Grat, wiem. Wiem. O cholera! Tak, Geralt złamał czwartą ścianę, patrząc się na ekran prosto w gracza. No kurwa, no co mam powiedzieć? Niełatwa droga. Główny epizod Wiedźmina.
przez Biały Sad, poprzez pozwania Cichy, walki Gonem, śmierć Wesemicha, aż do walki z Gonem. Potem krew, serce z kamienia, gdzie musieliśmy pomóc Olgiechtowi z jego bratem, śmiercią kochanej. I chyba coś tam jeszcze. Na pewno coś tam jeszcze. A teraz to. A do tego jeszcze pograliśmy właśnie Odima, który może w przyszłości, może w przyszłości powróci. Może w piątce, może w szóstce, nie wiem. A w tym dodatku to było ciężko. No po prostu starzy znajomi, starze potwory, które pamiętamy jeszcze z jedynki. No kurwa. To tylko jeszcze walka z wampirem wyższym. Niełatwe dla Galakta. Tak właśnie się mniewa. Mniewa się właśnie tak, co... wiecie, sam nie wiem. Ja też nie wiem, kiedy pojawi się w ogóle czwórka. Ale postaram się jak najszybciej kupić najnowszą kartę graficzną, żeby zagrać. Bo na pewno wymagania będą tak przerażające, jak nie jeden ghoul. Właściwie to chętnie poszedłbym do domu. Wszędzie dobrze. A to jeszcze jest, kiedy później pójść do domu, do swojego domu, w posłodności, Korsz Giebanki. No cóż, no. Tam chyba na pewno wiem, kogo spotkamy. Chyba naszą ukochaną przyjaciółkę. Yennefer. Jezu, godzina 4 trwa. Pan Liam i pani Matylda razem winnicami zarządzają. Ha! Jaśnie, panie. Przepraszam, że zakłócam spokój, ale do domu wdarła się jakaś osoba. Próbowałem ją powstrzymać, ale nie chciała słuchać. Kto to taki? Wybaczy pan, ale nawet nie raczyła się przedstawić. Yennefer. Nasza Yennefer. Co to tak śmierdzi? Czekaj, śmierdzi? Ciri? Powiedział, że śmierdzi. To Ciri, o kurwa. O kurwa! Dobrze wyglądasz. No, nie stój tak. Uściskaj mnie. Myślałem, że to Yennefer, a to Ciri. Bo ja pierdolę. Coś ty tu przywiozła. Garkajna z Angren. Ubiłam go. Sama. To dlatego wyjechałaś z Carreras tak nagle. Nie wiedziałem, co się stało. Zastałem tylko ten lakoniczny liścik, a w nim nie szukaj mnie. Kompletnie zbaraniałem. Głupio wyszło. Po prostu cały czas czułam, że jestem w twoim cieniu i że uduszę się, jeśli z niego nie wyjdę. Nie zrozum mnie źle, ale
Kiedy zobaczyłam to zlecenie Wangren, wiedziałam, że muszę to zrobić. Sama. Bez niańki. Nie jestem twoją niańką. Wierzę w ciebie. Jak ci się podoba mój nowy dom? Ładny. Tylko chyba przydałby się mały remont. Mam to w planach. Może wyjdziemy na zewnątrz. Pokażę ci ogród. Mogli dać taki dodatkowy ten dialog. Ale to pięknie. Mogłabym tu zostać na zawsze. Co cię powstrzymuje? Właściwie nic. Ubiłam Garkaina, odebrałam nagrodę. Chyba należy mi się trochę odpoczynku. Rzeczy samej, jak powiedziałby mój majordomus. Masz majordomusa? Nazywa się Bazyli Barnaba. To on wpuścił cię do domu. Powiem mu, żeby ci przyniósł owoce i coś do picia. I możesz się wylegiwać cały dzień. O niczym innym nie marzę. Tak sobie wyobrażałaś bycie wiedźminką? Geralt, niczego nie musiałam sobie wyobrażać. Zanim się rozstaliśmy, przeżyliśmy trochę na szlaku. Ale bycie czeladniczką to nie to samo, co bycie mistrzynią. O, do mistrzostwa to mi jeszcze daleko, ale się staram. Zresztą, wiesz, no, uczyłam się od najlepszych. Starałem ci się tylko przekazać to, czego sam się trzymam. Miałam na myśli Eskela, Lamberta... Czyli nie żałujesz swojego wyboru? Nic podobnego. Robię to, co chcę robić i jestem tym, kim chciałam być. Myślę, że to jedna z definicji bycia szczęśliwą. Miałaś już do czynienia z urokami wiedźmińskiego fachu? Co masz na myśli? Ludzką niechęć. Dziwaczne połączenie podziwu, strachu i pogardy. W jednej wsi poszczuli mnie psami. W innej zabronili mi korzystać ze studni. Ale poza tym nie jest źle. Najważniejsze, że jeszcze nigdy nie próbowali mnie oszukać z wynagrodzeniem. Miałem nadzieję, że kobietę może potraktują inaczej. Geralt, jeśli na tym świecie kobiety traktują inaczej, to na pewno nie lepiej. Wręcz przeciwnie. Ja jestem ciekawy, czy kobiety też mogą być wiedźminkami. Jak one w ogóle... Jak w ogóle wiedźmini używali na częściej chłopów. Jak poszło Wangren? Garkain to trudny przeciwnik. Dlatego postanowiłam go najpierw osłabić. Zwabiłam go do opuszczonej krypty, gdzie nie mógł się schować. Z dala od zabudowań i siedzib ludzkich. Słusznie. Zawsze lepiej uniknąć przypadkowych ofiar. Ale to, że przeciwnik nie ma się gdzie schować, to jedno. A to, że jest piekielnie szybki, to drugie. Nie tak szybki jak ja. Problemem było raczej to, że był znacznie silniejszy. Ale ja byłam sprytniejsza. Powalczyliśmy chwilę. Zamarkowałam nieudany unik i pozwoliłam mu się napić. Potem poszło już łatwo. Galacie uśmiecha się do Chili. Jest dumny z niej. Do zobaczenia, Ciri. Uważaj na siebie. O, ja cię pierdolę. Teraz na zakończenie chcę sprawdzić taki mały od... Z tobą to bym... Okej. Kurwa, to jest tutaj. Jest mi po prostu tak. O, kamień.
mi gracie, skoro czytasz to słowo, to znaczy, że jestem już daleko, poza granicami tu są. A ty znalazłeś, mój munatek Glato. Oczywiście możesz wybrać dla niego instrumentu nazwy, zgoła inną. Bardziej odnętrza twój, coraz bardziej odnętrza dronie wątpienia. Podobne niż moja. Pracuję na tym użyciem w jednej chwili, tworzy monarkę, działa na zasadzie, dobra. Twój albo czerwony, albo niebieski, mniej bardziej przydatny, ufam, że znajdziesz, mój podarek przydatny. Twój szczerze oddany przyjaciel, Ergius Regis, PS. Być może zadanie się, czemu zdecydowałem się porzucić mu kreator do twojego domu. Zamiast po prostu wnędzę ci go osobiście. Otóż musisz wiedzieć, że zrobiłem to powodowany skromnością. Uwierz lub nie. Chcemy się gracie. I niech twój podarek dobrze ci służy. Tym razem znajdzie się, księżną. Aha, nie ma pojęcia, czym jest empatia. Aha, dobra. Ja już nie mam żadnych zadań głównych. Ja pierdzielę. O, ja nie wierzę. Dla mnie to było ciężkie. Ciężkie. To mogę już założyć. Ale... Mutagenator. Urządzenie do tworzenia mutagenów. Sto ładunków? Dość ciekawe. Ale bardzo proszę. Z tobą to bym wina podeptała, oj, podeptała. Ale jak mi dalej siedzi, co? A więc, tak to kochani, kończymy właśnie przygodę z Galaktem. Ale to jeszcze nie koniec, mamy jeszcze pewne zadanie do wykonania. Ale to już robię, gdy w ogóle oznaczę wszystko. Jak dla mnie... Jak dla mnie to było dość mocne, no. Ale wielkie dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. I najprawdopodobniej ostatnim odcinku. Można powiedzieć, że takim, znowu takim bonusowym odcinku. Cześć!